Hej, mam dzisiaj dla Was odcinek z życzeniami od Bogdana. Bogdan to jest handlowiec, który uważa, że jeżeli klient chce kupić, to kupi. Czyli jeżeli nie chce kupić, to on nie zamierza go do tego przekonywać. Jeżeli klient chce kupić, to mam pytanie, które skierowałem do Bogdana, a teraz kieruję do Was. Jeżeli klient chce kupić, to po co mi handlowiec? To może go obsłużyć bot, albo robot, sztuczna inteligencja, albo kierownik. Po co mi handlowiec, skoro on wie, co chce kupić, wie, jak chce kupić, wie, za ile i w jaki sposób. A zatem, jeżeli masz podejście Bogdana, czyli uważasz, że klient jak chce kupić, to kupi i ty nic nie możesz z tym zrobić, powiem Ci tak, to są ostatnie Twoje tygodnie, miesiące czy lata w handlu, dlatego że z taką postawą niestety nie damy rady się utrzymać i nie damy rady uzasadnić naszego stanowiska. Ja poszukuję ludzi i z tego żyję, że znajduję i poszukuję ludzi, którzy znajdują nieprzekonanych i ich przekonują, a nie tylko obsługują przekonanych i tym, którzy już się zdecydowali, pomagają po prostu przeprocesować całą tą ścieżkę. Jeżeli chcesz się rozwijać i przekonywać nieprzekonanych, zacznij od serdecznego nastawienia. Tego dotyczy moja pierwsza książka, która ukaże się już w marcu. Wszystkiego dobrego, to było moje 1,5 minuty.